5 lat to niewiele w historii, zważywszy, że w miejscu, w którym się znajdujemy, historia sięga ponad 120 lat, bo tyle liczy sobie willa Czerwony Dwór. Kiedy pan burmistrz Leszek Dorula podjął decyzję o wyremontowaniu tego zabytkowego obiektu, myślę, że nie do końca nawet wiedział, jak wielkie efekty to przyniesie. Tym bardziej, że dzięki jego decyzji powstało tutaj Centrum Kultury Rodzimej Willi Czerwony Dwór. 5 lat temu, kiedy o tym rozmawialiśmy, kiedy otwieraliśmy, nie wiedzieliśmy, jak dużo dobrego wydarzy się w tym miejscu. Powstała przystań dla twórców ludowych, którzy nie tylko mogą tutaj wystawiać swoje prace, ale także sprzedawać. Powstała galeria sztuki ludowej, która cieszy się dużym powodzeniem. Mamy stałą kolekcję malarstwa na szkle twórców żyjących i nieżyjących, która pokazuje Zakopiańczykom, turystom licznie przybywającym nasze niematerialne i materialne dziedzictwo kulturowe, zwłaszcza witrochromię. Organizujemy wystawy czasowe, które dokumentują, pokazują naszą tradycję podhalańską i tym wystawom towarzyszą zawsze katalogi, które także stanowią dokumentację tego, co dzieje się w tej sferze twórczości ludowej na Podhalu. Organizujemy w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca wieczór w Czerwonym Dworze, było ich już blisko 50, przybliżając tematykę zakopiańską, historyczną, podhalańską. Każdy pierwszy poniedziałek stycznia czeka tutaj wieczór kolędowy, wspólne kolędowanie z jakąś rodziną góralską. Zorganizowaliśmy już 3 konkursy ogólnopolskie. To bardzo ważne, dlatego że docieramy do bardzo wielu twórców z może niełatwą tematyką. Pierwszy z tych konkursów nosił tytuł Madonny Podhalańskie, kolejny Oblicza Frasobliwego i obecnie Rodzina. Wszystkie te konkursy, wystawy, towarzyszący im katalog zostały także dofinansowane ze środków ministerialnych, a honorowym patronatem zostały objęte przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolitę krakowskiego. Promujemy więc te wartości najbardziej tradycyjne, myślę, że najważniejsze i wydaje mi się, że w tych trudnych czasach to jest bardzo, bardzo ważne. Organizujemy także w ramach tej działalności warsztaty twórczości ludowej, rzemiosła artystycznego, po to, aby niektóre z nich nie zaginęły. Wydaje mi się, że jest to taka działalność, która jest nie tylko działalnością edukacyjną, ale także chroniącą nasze dziedzictwo przed wygaśnięciem i cieszy nas to, że biorą w tym udział także ludzie młodzi czy nawet dzieci. Odwiedzają nas goście od lat 3 do 100. Bardzo cieszą nas wizyty grup przedszkolnych, które po raz pierwszy czasem stykają się tutaj z tą twórczością ludową, bo przecież nie wszystkie dzieci wychowane są w rodzinach góralskich, nie wszystkie miały możliwość obcowania z malarstwem na szkle, z drewnianą architekturą. Te dzieci przychodzą tutaj bardzo chętnie i też bardzo nas to cieszy. Poza tym przez te 5 lat, nie wiem, nie liczyliśmy, ale myślę, że prawie z całego świata gościliśmy tutaj również osoby nas odwiedzające, a w tym także ministra kultury, ambasadora Stanów Zjednoczonych, ale także wielu znanych ludzi, którzy usłyszeli gdzieś o tej naszej willi zakopiańskiej, o Czerwonym Dworze i zechcieli do nas przyjść. A jak najczęściej jest tak, że jak ktoś przychodzi, to już potem wraca. Organizujemy też koncerty, współpracujemy oczywiście z naszym Urzędem Miasta. W naszym obiekcie odbywają się inne wydarzenia towarzyszące, organizowane przez miasto, jak chociażby Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich, Festiwal Literacki, Festiwal Inspirowany Górami, czy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Więc to miejsce to nie jest muzeum, to miejsce tętni życiem i mam nadzieję, że tak pozostanie. Wydaliśmy 4 albumy zakopiańskiego malarstwa na szkle. Wszystkie 4 albumy zostały dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i stanowią one wypełnienie pewnej luki badawczej,
czy też luki istniejącej na rynku sztuki, bowiem zakopiańska witrochromia, która jest znana, która jest w rozkwicie, jest stosunkowo mało udokumentowana. Te albumy, jesteśmy z nich dumni, mamy nadzieję wydać kolejny taki album, ponieważ wszystkie zdjęcia, poza zdjęciami archiwalnymi, ale fotografie obrazów, które tam się znajdują, pochodzą ze zbiorów prywatnych, a więc nie można ich zobaczyć w jakimkolwiek innym muzeum. Ponadto wyszliśmy z naszą ofertą poza miasto Zakopane. Udało nam się zorganizować kilka wystaw poza granicami. Były to wystawy w Sądzie de Vosges, w mieście zaprzyjaźnionym z Zakopanem. To była wystawa malarstwa na szkle, ale także wystawy w Instytucie Polskim w Budapeszcie, w Domu Polskim w Budapeszcie. Na przykład ostatnia wystawa profesora Jędrysiaka cieszyła się tak wielkim powodzeniem, że wystawę przedłużano o kilka miesięcy. Współorganizowaliśmy także dużą wystawę rzemiosła artystycznego na Jasnej Górze w Częstochowie. To szalenie ważne miejsce dla naszych twórców, których 17 pokazywaliśmy właśnie tam. I wystawę tę zobaczyło kilka milionów ludzi. To także uważam wielka promocja nie tylko naszych twórców ludowych, ale to jest także promocja naszego miasta, naszego regionu. A w przypadku tych wystaw zagranicznych to także przecież promocja Polski. Są takie dni w życiu, kiedy można poczuć dumę, ale też i olbrzymią radość. Radość z tego, że zrobiło się coś, co może służyć innym. A ten Czerwony Dwór służy naszym twórcom, naszym artystom. I tak wielkie dziś szczęście jest nas wszystkich, że to jedno miejsce skupia nas wszystkich i daje możliwość pokazania się i tym twórcom, i tym artystom, i każdemu, kto chciałby pokazać swój talent, bo dostał go przecież od Boga po to, żeby go nie ukrywać, a pokazać. I w tym momencie daje taką możliwość Czerwony Dwór. Bardzo serdecznie życzę, aby ci, którzy pracują, współpracują, a przede wszystkim, którzy tutaj mają wystawę, dają swój i pokazują swój talent, żeby współpracowali. Życzymy im wszystkiego dobrego w tym dniu, kiedy mija właśnie 5 lat działalności Czerwonego Dworu. Czerwonego Dworu, perełki Zakopanego. Ten Czerwony Dwór kojarzy nam się z miejscem magnetycznym, z miejscem pełnym dobrego ducha, dobrych relacji, miejscem, gdzie spotykamy się podczas wspaniałych wystaw różnego typu i tutaj rodzimych artystów i nie tylko, spotkania comiesięczne, wspaniałe spotkania z ciekawymi ludźmi. Naprawdę jest to wspaniałe miejsce. Zapraszamy wszystkich odwiedzających Zakopane, bo jest to niepowtarzalny Czerwony Dwór. To miejsce ze względu na przebywające tu właściwie stare piękno, ale też niezwykłą duchowość. Do czego chcę nawiązać? Bo oprócz tego, że większość prac tutaj prezentowanych to są prace o tematyce religijnej przeważnie, ale miejsce, w którym stoję, jest takie dla mnie symboliczne, ponieważ tu z tyłu czytaliśmy kiedyś teksty Jana Pawła II. I właśnie ten moment właśnie mnie tutaj właśnie stojąc najbardziej jakby dotyka. Ponieważ no, tak się okazało też, że czytałem ten fragment tekstu Jana Pawła II przy obecności mojego rzeźbionego krzyża. A więc to takie współdziałanie, prawda? Wykonałem pewną misję, że tak powiem też, tak jak tu większość, którzy czytali, ale też w obecności swoich prac, które tutaj też funkcjonowały na wystawach i na różnych prezentacjach. Wspaniałych ludzi, teksty Jana Pawła II. My czytaliśmy właśnie o sztuce, a było to podczas też, kiedy mieliśmy tutaj 40-lecie swojej pracy twórczej i była wystawa mojego ojca Władysława, męża Bogdana i moja. No i oczywiście tutaj jest też z prawej strony z kolei mojej pomieszczenie, gdzie uczyliśmy malować na szkle. Basia, moja żona i ja. Tutaj się odbywają przecudne rzeczy. To w tej chwili Czerwony Dwór to jest jakby powiedzieć pierwsze miejsce na mapie Zakopanego. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że sama mam galerię mojego taty, mieszkam w Kościelisku, ale mam bardzo dobre relacje tutaj z Czerwonym Dworem. Jestem tutaj bardzo często. Tutaj odbyła się również pamiętna, cudowna wystawa mojego taty, Adama Dolużchowicza i moja,
jestem jego córką. I no cóż, ja tylko zachęcam wszystkich, żeby tutaj przychodzili. Tu jest galeria, ale nie tylko galeria, jest tutaj również sprzedaż naszych prac. Tutaj każdy może, twórca czy ktoś, kto się zajmuje malarstwem, nie tylko malarstwem, ale rękodziełem, może tutaj przynieść swoje prace. Tyle chciałam powiedzieć, podziękować jeszcze raz panu burmistrzowi, oczywiście panu Doruli, ale nie tylko jemu, no i całemu zespołowi. I wszystkim, którzy tutaj bywają i są razem z nami. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Z tym miejscem mam związane wspomnienia nie tylko z ostatnich 5 lat, bo ja jestem jedną z wielkiej rzeszy, uważam, Zakopiańczyków, którzy chodzili tutaj do przedszkola. I jak już z tego przedszkola wyszłam, potem potoczyło się moje życie, byłam już osobą dorosłą, to przez myśl by mi nie przyszło, że wrócę tutaj w takiej właśnie formie jako artysta. Miejsce jest cudowne i uważam, że wszyscy, którzy tu mogą być, doświadczą czegoś naprawdę fajnego. Dla mnie Czerwony Dwór no, jest czymś wspaniałym, tak jak powiedziano właśnie na otwarciu tutaj i na tej całej celebracji 5-lecia. Jest taką perełką Zakopanego, bo moja teściowa bardzo walczyła o to, żeby było jakieś miejsce dla twórców ludowych, bo praktycznie nie mieli gdzie wystawiać swoich prac. Sporadycznie były w Muzeum Tatrzańskim, czasem BWA nas gościło, a tak praktycznie nie było w ogóle miejsca na naszą twórczość. No teraz od 5 lat mamy miejsce wspaniałe, gdzie możemy prezentować swoje prace. Myślę, że to jest znakomity punkt w Zakopanem, tak jak tu powiedziano wcześniej, dużo ludzi przychodzi, odwiedza. No, specyficzne miejsce, mające pewien klimat, taki nastrój. Tego nigdzie się nie zobaczy, nawet w muzeum. Mam nadzieję, że kolejne lata naszej intensywnej pracy będą nadal służyć temu, do czego instytucja została powołana, będą promować i będą chronić nasze dziedzictwo kulturowe, materialne i niematerialne Podhala.